Natomiast teraz przejdziemy do samego poradnika, do jego struktury. A tym omówieniem tego zagadnienia zajmą się tym razem ponownie Jan Oniszczuk, którego już drugi raz nie będę przedstawiała, ale będzie miał partnerkę w tej prezentacji i będzie to Jolanta Wołągiewicz, przedstawicielka Stowarzyszenia Podlascy Seniorzy, koordynatorka wielu projektów finansowanych z dotacji publicznych, w tym również projektów międzynarodowych Grundtvig i Erasmus Plus Edukacja Dorosłych. Założycielka Stowarzyszenia Akademia Plus 50, od 2016 roku ekspertka do spraw zarządzania projektami edukacji dorosłych w Stowarzyszeniu Szukamy Polski. Inspirowała proces powstawania Rady Seniorów w Białymstoku i Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Pracuje w Ośrodku Wspierania Podlaskich Rad Seniorów przy Stowarzyszeniu Szukamy Polski. Zapraszam serdecznie. Usłyszymy wystąpienie pod tytułem Dziennikarstwo obywatelskie oraz techniki dziennikarskie w edukacji seniorów. Jan Oniszczuk, Jolanta Wołągiewicz. Dzień dobry Państwu. Oficjalnie ze wszystkimi się witam, pomimo że z niektórymi już się nawet przytulaliśmy. Mamy przyjemność pokazać Państwu to, co wypracowaliśmy w naszym poradniku. O, co ja zrobiłam? Ilona ratunku. Ale nie mam w komputerze. To nic, zaczniemy w ten sposób, a w międzyczasie slajd nam się powiększy. Janku, ty już O, bardzo dziękuję. Aha. Wróciliśmy. No i teraz to jest Bożeny. I robimy przez to obsługę. Dobra. Już powiedzieliśmy, dlaczego ten powstał poradnik i jakie były przesłanki. Najważniejsze to właśnie to, że poradnik powstał w ramach projektu Communication Inclusion. Także zawarte są w nim takie elementy naszych przemyśleń i doświadczeń z poprzedniego naszego projektu Silver Civic Education. Słyszeliście Państwo już o partnerach, z którymi oba projekty żeśmy realizowali. I najważniejsza jeszcze dodatkowa cecha tego poradnika jest przeznaczony dla edukatorów, którzy pracują z seniorami i z osobami dorosłymi w różnych, a nie tylko dziennikarskich projektach. Znowu zrobiłam to samo. Z uporem. Już nie będę ręki z tego przycisku zdejmować. Co w naszym poradniku znajduje się? Poradnik jest podzielony na dwie części. Dostaliście Państwo tą pierwszą część wydrukowaną. Natomiast obie są, tak jak Bożena powiedziała, zamieszczone na stronie. W drugiej części przedstawiamy przykłady i komentarze do tego, co znajduje się w części pierwszej. A pierwsza część ma 11 jak gdyby rozdziałów. Wprowadzenie, podstawowe aspekty pracy dziennikarskiej, psychologiczne aspekty edukacji seniorów, zalety prezentowanej metody, podstawowe błędy, bo są i błędy i zalety, doskonalenie umiejętności językowych, o czym mówiła już Bożena, ale to nie do końca jeszcze wszystko, media literacy, czyli korzystanie z mediów, praca zespołowa, komunikacja interpersonalna, aktywizacja obywatelska, edukacja cyfrowa i profil edukatora. Janku, podstawy dziennikarstwa to twoja domena. Ale może do mikrofonu. Do mikrofonu rzeczywiście jest taki. Ja chciałbym wrócić troszeczkę do podstaw tego, po tej wycieczce literackiej wykonanej przez Bożenę. Otóż oczywiście naturalną rzeczą jest, że ćwiczenia dziennikarskie sprawdzają się, albo powinny się dobrze sprawdzić w doskonaleniu umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. Prawda? To jest, ponieważ tworzymy w języku, zwłaszcza... Dlaczego dziennikarstwo? Jeszcze raz. Dlatego, że pisanie dziennikarskie jest pisaniem dla odbiorcy zewnętrznego, dla innych. To nie jest pisanie siebie, to nie jest opisywanie swojego życia, chociaż może mieć takie elementy. Prawda? To jest pisanie, które powinno uwzględniać pewne zasady. Takie zasady, które sprawiają,
że tekst jest zrozumiały i tak ogólnie mówiąc przyjazny. To znaczy da się czytać i da się zrozumieć. A to wymaga pewnej pracy. Jest to sprawa rzemiosła. Nie mówimy tu o jakimś talencie, chociaż on też ma jakieś znaczenie. Sprawność posługiwania się, bogactwo, jakby zasób językowy. I ta odmienność od pisania każdego, od pisania dziennikarskiego, czy funkcjonalnego, od każdego innego pisania stanowi istotę metody. Tu trzeba się dostosować do pewnych zasad. Jakie są przyjęte zasady? Generalnie przyjęliśmy tak zwany klasyczny wariant anglosaski czy amerykański dla dziennikarstwa, czyli ten, który w XX wieku święcił triumf w pisaniu prasowym. Da? Czyli zakładający oddzielenie informacji od komentarza, zasadę, że najważniejsze na początek, że budowa ma układ taki lead, czyli lead, później, a później, który jest jak rodzajem wstępu i wprowadzenia, później są poszczególne akapity, którym tekst jest, z których tekst jest zbudowany, właśnie zbudowany. Jesteśmy przeciwko pisaniu intuicyjnemu. To znaczy uważamy, że trzeba zburzyć w człowieku, który chce świadomie posługiwać się językiem, zburzyć intuicyjne pisanie. Ponieważ z reguły jest to chaos. Przenosi on w sposób oczywisty chaos do głowy. Natomiast trzeba sprawić, żeby był świadom narzędzi, którymi się posługuje. Czyli i konstruował informacje zgodnie z pewnymi elementami. Nie jest to łatwe, ponieważ wydaje się to na początku wszystkim sztuczne, nie? Wymyślone gdzieś tam, ponieważ podczas gdy jest to, wynika to z wielu lat doświadczenia dziennikarstwa światowego, powiedziałbym, który wypracował pewną metodę najbardziej przyjaznego, najbardziej łatwego dla odbiorcy tekstu. Liczy się odbiorca, satysfakcja piszącego jest mniej ważna tutaj. Także, czyli to jest bardzo ważny element i ćwiczenia, które proponujemy, służą budowaniu, są żmudne, trudne i służą budowaniu właśnie takiego podejścia. Powiem tak, z umiarkowanym skutkiem, jednak ponieważ jest to trudne nawet dla początkujących dziennikarzy, czy w ogóle dla dziennikarzy zawodowych, ale trzeba przez to przejść, czyli opanować, jak długie mogą być zdania, jak muszą być złożone, jak budowane akapity. Tu jest dokładny schemat, którym można się posługiwać. Oczywiście zawsze są wyjątki. Pracujemy z ludźmi, którzy chcą jednak pisać o sobie, mają coś do powiedzenia. A żeby zachęcić ich do tego, trzeba im na to pozwolić. To nie można być takim rygorystycznym, takiego rygorystycznego podejścia. Tutaj nie wiem, czy możemy zobaczyć. Ta metoda, czyli pisania i zbierania materiału pod taki tekst, możemy zobaczyć przykład hiszpański. Fragmencik tutaj. Za chwilę będzie, może przejdziemy wszystkie slajdy po kolei, tam dwa slajdy chyba będą. Mamy na razie psychologiczne. W zasadzie mówiłeś o tym. To już mówiłem, idziemy dalej. Nasza redakcja jest takim doskonałym doświadczeniem, takim dokumentem na to i dowodem, ponieważ jak zaczynaliśmy lat temu 9, to niektóre osoby, które rozpoczynały z nami projekt, ledwo uruchamiały komputer. Na początku potrzebne były nam osoby młode do tego, żeby publikować, ale po 2 latach w zasadzie przestały być nam potrzebne, ponieważ poprzez pracę i stałe takie impulsy dawane przez nas, w zasadzie samoistnie praktycznie rozwijały się te umiejętności, co jest dowodem na to, że jeżeli ćwiczymy, to dochodzimy do rezultatów. Tu mamy zasady. To mówiłem dalej. Mówiłeś dalej, o tym, dalej, dobrze. Dalej, o błędach nie mówiłeś. Mówiłem. Ale nie tak do końca. Mówiłem. Dobrze. O, proszę, masz przykład hiszpański. Pomówmy o tym. Nasz ten sposób tworzenia tekstów, o którym mówiłem, taki ułożony według pewnych zasad, schematów, które my proponujemy, zastosował nas partner hiszpański do swoich potrzeb. Co zrobił? Jaki on ma problem? Mówiłem, że tam problemem jest wiele osób, które wypadają z edukacji w bardzo wczesnym etapie i później w wieku 40-50 lat próbują nadrabiać tekst, mając bardzo podstawowe umiejętności z języka ojczystego. Prawda? Język nie ma tu większego znaczenia, ponieważ ta metoda jest bardzo uniwersalna, nie stanowiąc żadnego problemu. I tu i nasi hiszpańscy partnerzy wzięli dosłownie od nas
Tutaj widzicie pewien taki skrót tego. Dokładna ilustracja jest w drugiej części, pełnowymiarowa. I zaproponowali przy swoich zajęciach takie oto rozwiązanie. Jak uczyć zbierania materiałów, pisania, dyskusji, wzbogacania słownictwa w języku hiszpańskim tym razem, prawda? To jest nasi partnerzy z Valladolid. Więc oni wrzucają temat 100 lat Paula Freire, to jest znany pedagog, taka legenda pedagogii dorosłych i proponują swoim kursantom przygotowanie materiału. Najpierw zbierają informacje z internetu, tworzą zasób słów, widzicie tutaj na dole, które powinny być, które jakby są związane z tym człowiekiem i już na tym etapie pracują nad wzbogaceniem słów, dyskutują, są cały czas, nie zostawiają tych ludzi, wymyślcie coś, zróbcie coś. Nie, tu trzeba być cały czas z nimi. Później tworzą schemat pewien. Prawda? Tutaj na górze widzicie taką angielską trochę wersję, headline, lead and body, to tak tworzą, budują tekst, tworzą najpierw tytuł, później tak zwany lead, czyli taką zapowiedź, a później pierwsze zdanie każdego akapitu, według mnie. A później wspólnie pracują nad każdym następnym zdaniem każdego akapitu. Prawda? Jest to klasyczna metoda, tak się buduje, tak się tworzy teksty wobec w tej klasycznej metodzie i oni to robią wspólnie. Siedzą, wymyślają, śmieją się, bawią się. I na końcu powstaje jakiś tekst. Nie chodzi o to, żeby to byli samodzielni autorzy. Nie chodzi naszym partnerom. Chodzi im o to, żeby oni się troszkę pomęczyli i pobawili językiem. Zobaczyli, co można zrobić. Poznali pewną metodę, która... I porozmawiali ze sobą, bo to też jest ważne. Nie uczą się tylko sprawności językowej, ale też takiej umiejętności zbierania materiałów, umiejętności rozumienia tekstów. I oni to robią. Nie? I zaadaptowali tę metodę w całości jako swój stały program, tak powiem. Czyli stwierdzili, że po pierwsze to angażuje tych ludzi, oni chętniej się za to zabierają, bo tworzą coś wspólnie, a poza tym rozwija się wiele różnych umiejętności przy tej okazji w sposób taki bardzo przyjazny, nie? Sympatyczny. Wspólnie pracują, wymyślają, tworzą. Mogą to wzbogacić o jakieś elementy, jak widzę tam jeszcze piszą te słowa ważne, wyklejają je, tworzą taki kolaż. To można rozbudowywać w różne strony. I to jest przykład, że tu nie ma dziennikarzy. Nie. Ani wśród, oczywiście wśród kursantów oczywiste, ale nie ma też trenerów prowadzących. Nie ma też dziennikarzy, o czym wiem, bo ich poznaliśmy, byliśmy tam przy tym. Nie? I radzą sobie i bardzo dobrze im to wychodzi. Jest to przykład, jak fajnie może być to zrobione, jak może być to zaadaptowane właśnie do każdego języka, do każdego sytuacji, a skala trudności jest kwestią wyboru, no, co będzie, prawda? Tym nie musimy się przejmować, ale nie jesteśmy dziennikarzami, a tworzymy dziennikarstwo i bawimy się nimi, jeśli to nas bawi oczywiście, to jest jedno. Tu jest, jeśli chodzi o jeden przykład, więcej możecie zobaczyć dalej. Tu są pewne zasady zapisane. Pełna zasada jest w podręczniku, pełne zasady, które ten styl pisania, jak powiem, wprowadza. Nie? Czyli zakłada budowę akapitową, długość zdania, pewną formę języka. Jako... Ale chyba najważniejsze to jest to, co jest na początku, te twoje pytania, na które my wszyscy wiemy w redakcji, jest taki standard. Są podstawą. To jest, prawda? Taki standard standardowego dziennikarstwa, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego. Dobrze mieć świadomość tego, nie trzeba się tym za bardzo przejmować. Mamy też doświadczenia niekoniecznie najlepsze, bo mieliśmy portugalskiego partnera w poprzednim projekcie, który uwierzył, że nauczy dziennikarstwa swoich seniorów i będą to robić dziennikarstwo. W czasie. Bardzo, bardzo uwierzył. Jako, że to była instytucja publiczna, miała pieniądze, albo potrafiła zdobyć sponsorów, nakupowała laptopów, posadziła ich wszystkich. Przeprowadziła jakieś szkolenia z czego, co jest newsem, a co nie jest. Jakby to w ogóle kogo, co to za różnica, nie? I potem tak usiedli i siedzieli. I to co my teraz robimy, prawda?
bo to wymaga stałego napędu, pracy permanentnej, no nie da się tego nauczyć. Nie? No i przestali, przyszła pandemia i te komputery no, pewnie na coś wykorzystują, ale idea jest. I to też było jeden z sygnałów do nas, że to nie tak. No ale tak. Uczył ich pisania artykułów dziennikarz telewizyjny, ta, prawda? To już inna, bo to nie chodzi, żeby to oceniać, ale to nie jest ta droga. Nie w to idziemy. Nie idziemy, jakby nie rzucamy się do basenu, w którym nie wiemy, czy jest woda. Nie? To, tego nie robimy. Nie? Oni to zrobili i są tam, gdzie są. Tak. To jest też fajne, tajne takie ćwiczonko. Podajmy tylko chwilę. Te ćwiczenia są opisane. Trzeba na doskonalenie języka. Bożena mówiła tu o historii w 5 słowach. Nie? Czyli o tej zwięzłości. Nie? Tutaj mamy inną formę zwięzłości i dosadności. Czyli takie opisywanie, to jest jeden z ćwiczeń, opisywanie, co widzisz. Prawda? I zwykła reakcja jest taka, że mamy skłonność do stwierdzania. Nie? Nie do opisywania tego, co widzimy z szczegółów, tylko do stwierdzania. Szczęśliwa rodzina, nie wiem, biblioteka. Tam. Podczas gdy my prosimy o to, żebyście napisali mężczyzna, kobieta, dziecko pośrodku, uśmiechnięci, patrzą w górę. Nie? I wbrew pozorom jest to trudne, bo pierwszy elektromin, który się uruchamia, jest elektromin uogólniający. A dobrze to przećwiczyć, żeby... Dobry język jest taki, język pisany, który jak najmniej stwierdza ogólnie, a jak najbardziej opisuje te rzeczy, które widać, których można dotknąć, można sobie wyobrazić. To jest tylko takie ćwiczonko. Ale jest to także ważne, Janku, jeszcze z jednego powodu, ponieważ to jest dla osób z jakimiś no, niedoborami, prawda? Czyli dla niedowidzących albo osób w ogóle niewidomych. Audiodeskrypcja jest bardzo ważna, prawda? Także musimy się nauczyć myśleć tymi kategoriami, zamknąć oczy i wyobrazić sobie, jak mam opisać obraz, żeby osoba niewidząca wiedziała, co na nim jest. Bo jak powiemy szczęśliwa rodzina, to może to być 7-osobowa rodzina, także szczęśliwa, prawda? A na zdjęciu widzimy mężczyznę, kobietę i dziecko. Idziemy dalej. Idziemy. O Media Chelsea, tu tylko fragmencik. Ja tutaj... Może ja coś powiem? No skoro nalegasz. Posłuchajcie państwo, bo Janek o dziennikarstwie może mówić i mówić, bo to jest jego chleb od dawna, a w tej chwili pasja. Natomiast czym jest ta umiejętność korzystania z mediów? Na pewno znacie z doświadczenia to, że jak zobaczymy jakąś reklamę w telewizji albo jak nam się przejawia między poszukiwanymi fragmentami w internecie, to zwracamy na nią uwagę. I te media wszelkiego rodzaju, i internet, i telewizja, i prasa potrafią w ten sposób wpływać na nasze decyzje, na nasze wybory, prawda? Czy to są najlepsze wybory? Niekoniecznie, ale my musimy się uodpornić na to i musimy się uwrażliwić na to, że te wszystkie informacje, które są podawane w mediach, trzeba przesiać przez sito, prawda? Bo nawet najlepszy dziennikarz, mając mnóstwo materiału, nie do końca napisze taki do końca obiektywny tekst, dlatego że chociażby z ilości miejsca, które ma do dyspozycji, musi dokonać selekcji. Więc według siebie samego wyrzuci z tego artykułu to, co według niego jest nieistotne. Tak? Dlatego my uczymy także tego, żeby przyjmować to wszystko, co nam spływa z różnych mediów, właśnie z taką dozą, może niedowierzania, to byłoby chyba dobre słowo, że musimy sprawdzić, jeżeli informacja ma podane źródło, jeżeli wiemy, gdzie szukać tego źródła, to przyjmujemy to jako pewnik. Natomiast jeżeli mamy wątpliwości, szukajmy dalej, jak nie znajdziemy, nie używajmy. Mamy tutaj takie małe ćwiczenie, fakt czy opinia, ponieważ fakt jest faktem, z nim się nie dyskutuje, ale opinię każdy może mieć swoją. Dwa zdania. Ziemia obraca się wokół Słońca. Co to według państwa, fakt czy opinia? A skąd wiecie? Nie ma tutaj źródła podanego. Ale Kopernik to stwierdził już dawno i wszyscy wiedzą, prawda? Osoby starsze są wolniejsze i słabsze. Opinia, bo my jesteśmy starsi, a wcale nie jesteśmy słabsi, prawda? Chociaż. No, jest zawsze pytanie, wolniejsze od czego i słabsze od czego, nie? Bo to jest pytanie, to nie jest to określenie, prawda? Od siebie samego wcześniej może tak, ale... Dobrze. Bardzo istotnym elementem naszej pracy jest także
A jednocześnie kolejnym etapem jest takie przygotowywanie do aktywizacji obywatelskiej, sama aktywizacja obywatelska. My się zajmujemy i przećwiczyliśmy bardzo dobrze w tej chwili takie dwie ważne metody, dwa ważne sposoby dyskusji, czyli debatę oksfordzką i okrągły stół. O tym dokładnie opisane znajdziecie Państwo informacje w poradniku. Natomiast tu macie Państwo przykłady dwóch takich, które odbyły się tu właśnie w Nieteatrze, w takiej bardzo ścisłej współpracy wielu stowarzyszeń kobiecych, które organizowały na temat ten sam. Natomiast dlaczego to robimy? Dlatego, że aktywizacja obywatelska to jest nauczenie się doboru argumentów, to jest nauczenie się dyskusji na odpowiednim poziomie, bo chociażby w debacie oksfordzkiej wymagamy stricte czasu, przestrzegania, form zwracania się do siebie, szanowna pani marszałek, szanowny przeciwniku na przykład, prawda? Czyli prowadzi to także do tego, że nasi członkowie redakcji zaczynają być aktywni, chociażby w radach seniorów, biorą udział w różnego rodzaju konsultacjach i innych działaniach. Mamy jeszcze minutkę? Nie mamy, bo ja chcę coś powiedzieć. Nie? Bo Janek mnie zagadał jak zawsze. O edukacji cyfrowej mówiliśmy Państwu w międzyczasie, że się uczymy na bieżąco. Natomiast myślę, że zdanie trzeba powiedzieć o profilu edukatora, bo to już koniec tego, co znaczy, ja bym... No dobrze, skoro trzeba, to powiem. W jednym z poprzednich naszych, znaczy w poprzednim projekcie, którego rozwinięciem jest ten, robiliśmy nawet rodzaj ankiety, takiego badania socjologicznego, gdzie pytaliśmy uczestników, seniorów, jakiego życzyliby sobie trenera. Natomiast naszym zdaniem, wynikającym z naszego doświadczenia, trenerem w takich tego typu zajęciach powinien być ktoś dojrzały. To znaczy ktoś, kto nie odbiega za bardzo dramatycznie wiekiem od swoich studentów. Nie tylko dlatego, że to tworzy pewien dystans, ale także dlatego, że pewien rodzaj kontaktu jest konieczny. To znaczy reagowanie na bieżąco na samych uczestników, to na kwestie, które oni podrzucają, na wciąganie ich do rozmowy, na szczere zainteresowanie tym, co mają powiedzieć. Młodzi ludzie często żyją troszkę w własnym świecie i dość sztucznie, dość rygorystycznie traktują takie zajęcia, to trzeba się włączyć w dyskusję, mając na tyle asertywności, żeby nie pozwolić się zagadać. Może nie jest to za bardzo profesjonalne, co mówię, ale no, takie są nasze doświadczenia. I ja jeszcze mogę w czasie nadzwyczajnym, korzystając z przywileju prezesa, z puli prezesa chciałbym skorzystać. Ja chciałem powiedzieć tylko jedną historię, która dotyczy wynikającej z tego projektu. Historię jednego naszego partnera, nie? Który zastosował tę naszą metodę. To jest Dizora, to jest z Mariboru, ze Słowenii, organizacja, która pracuje właśnie z uchodźcami, emigrantami, głównie uchodźcami z Nigerii. I oni stworzyli taką redakcję i zaproponowali, żeby coś napisali. No, zaproponowali, napiszcie co chcecie. No i każdy z nich coś napisał. I jedna z uczestniczek, Nigeryjka, napisała bardzo ostry tekst przedstawiający jakby pozycję kobiety w Koranie. Tekst o charakterze religijnym bardzo krytyczny, no, jednoznacznie krytyczny. Była to osoba, która przeszła traumatyczne przeżycia tam z okaleczenia wynikające z irańskich. I nasi partnerzy pytają, no co my mamy z tym robić, nie? No nie możemy tego opublikować. Dlaczego nie możecie tego opublikować? No bo w społeczeństwach zachodnich krytyka religii w sposób jednostronny jest słabo przyjęta. To znaczy zawsze wymaga się jakiegoś zniuansowania, co najmniej są różnice między krajami, czasami między regionami. Nie? Ale tutaj po raz pierwszy w ich kilkuletniej pracy, dzięki tej metodzie, dzięki dyskusji nad tekstem, ujawił się pewien problem, którego oni wcześniej niezupełnie odczuwali. To znaczy, że ich studenci, nazwijmy to, są w stanie nauczyć się języka, kwestii zawodowych, innych,
ale mają kłopot z rozumieniem kontekstu takiego społecznego, kulturowego Europy Zachodniej. Tego, że są pewne zwyczaje niepisane, których przestrzeganie jest elementem obowiązkowym, nie? Jakby, jeśli chcemy współżyć. I w Nigerii nie można, to nie można. Tutaj macie wolność słowa, to dlaczego nie można? Nie? I trzeba im to wszystko wytłumaczyć. I nagle otworzyli przed sobą jakby przestrzeń, której do tej pory nie jakby próbowali, jakby tak omijali troszeczkę, bo to było zbyt trudne. To się nie ujawniało w taki sposób. Dzięki tej metodzie, dzięki dyskusji w grupie nad tekstem, co można, co nie można, wyszli na istotny problem, który teraz uwzględniają w swojej działalności edukacyjnej. I to jest też zasługa tej metody. Dziękuję. Dziękuję bardzo i przepraszam za to, że szef przedłużył.